Hej, hej, z tej strony Cartoon Network fani i zapraszam was do kolejnej teorii na temat 8 sezonu LEGO Ninjago Synowie Garmadona. Tematem dzisiejszej teorii są te nowe maski, a mianowicie Oni maski. Jedną z nich już mogliśmy zobaczyć w pierwszym odcinku 8 sezonu. Co z pozostałymi, gdzie są one, czym tak w ogóle są i co potrafią. W tym filmie spróbujemy sobie pospekulować. Zapraszam do wysłuchania. Oni maski w innym języku możemy przetłumaczyć jako maski demona. A propos demona, to te oni maski będą wspólnie mogły spowodować, że Garmado zmartwychwstanie. Jednakże jest wiele niewiadomych odnośnie tych masek. Jedynie co wiemy z fabuły to, co przed chwilą powiedziałem. No ale co robi każda z tych masek osobno, bo chyba jakąś moc muszą posiadać. Najbardziej popularną opcją jest ta, że te maski zostały stworzone przez złego Garmadona w przeszłości i on dał do nich swoją moc, no ale skąd ci motocykliści mogą wiedzieć, że za pomocą tych masek Lord Garmadon może powrócić i jak Garmadon wiedział kiedyś, że za ich pomocą mogli go skrzesić? Tego nie wiem. W tym wszystkim powoli można się już pogubić. Każda z tych masek powinna coś zawierać. Jakiś element mocy albo coś. Dlatego też w 8 sezonie zostaje nam opowiedziane o mocy pierwszego mistrza z Pinjitsu podzielonej dla Wu i Garmadona. Wtedy obaj zdobyli nowe moce, a Garmadon użył je do złych celów. Jest to bardzo możliwe. Na jednym zestawie widzimy postać, która ma na sobie tą maskę, więc każda z nich musi coś zawierać. Każdy z was pewno zadał sobie takie pytanie, gdzie są pozostałe maski i ile ich jest? Ja przeczuwam, że jest ich z 5, ale gdzie mogą się znajdować? Jest to dobre pytanie, lecz zapewne wszystkie znajdują się w Ninjago. Ja mogę dać kilka lokacji, gdzie mogłyby się znajdować. Pierwsza z nich została znaleziona przez Borga, więc znajduje się w Ninjago City, ale to oczywiście wszyscy wiedzą. Kolejne mogą się skrywać w takich miejscach jak Mroczna Wyspa, miasto Styx, Wyspa Chena, Brzozowy Las, ewentualnie podziemia, gdzie skrywa się Kamienna Armia, a teraz mieszkają tam wężonowie, klasztor Wu, albo też Świątynia Yanga, ale to już tak dodatkowo. Myślę, że to są dobre lokacje, aby tam właśnie schować kiedyś te maski. Ale skąd będą wiedzieć, że tam się znajdują? Tego nie wiem. Ale może to małe dziecko wie? Kto wie? Zobaczymy. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy o tym wszystkim uważacie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie jeszcze kolejne teorie na temat 8 sezonu Ninjago, to zostawcie sobie lajka, abym wiedział, że czekacie za kolejnymi odcinkami, jeżeli te powstaną. Do kolejnych filmów, hej!